Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich. Ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny nagości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się ostrzeżeni. Third Party Company Magic Square, czyli zapchaj dziura kontentem w przerwie między figurkami. Dzisiaj biorę na warsztat coś, co lubię, więc będzie nudno i nie do wytrzymania, zupełnie jak pasterka na trzeźwo. Normalnie w krótkim info przerabiam pomioty Hasbro, bo tego jest na polskim rynku tyle, co alkoholu na wyjazdach integracyjnych. Więc tym razem postanowiłem wziąć na tapetę firmę, która jest tak bliska mojemu sercu jak szybki zawał. Najpierw wprowadzenie. Firmy Third Party Company to firmy pochodzące głównie z kraju kwitnącego CG Ping Ponga, gdzie demokrację da się jeszcze wyleczyć, a kapitalizm rośnie tak szybko jak Amerykanie na cukrowej diecie. Firmy, które postanowiły doić hajs na sentymencie 40-latków, którzy nie mogą się odnaleźć w dzisiejszym świecie, żyjących wyidealizowanymi wspomnieniami przeszłości, którzy lepiej pamiętają kreskówki sprzed 40 lat niż panieńskie nazwisko swojej żony. Czyli takich jak ja. Produkują one fantastyczne figurki Transformers na potęgę, do tego stopnia, że tylko cudem unikają prawników od Hasbro. Niestety w Polsce figurki Third Party Company są tak mało popularne jak podbródki u Chińczyków. Jedną z takich firm jest firma Magic Square. Jest to jedyna taka znana mi firma produkująca figurki ze starych zużytych rajstop. A jak otworzymy pudełko, to szybko się zorientujemy, że chyba nie wszystkie były uprane. Materiał jest tak wytrzymały, bo bezproblemowo musi wyradzić sobie ze skomplikowaną transformacją jak cieć z upierdliwymi lokatorami. Transformacja jest przez to nadmiernie skomplikowana i wnerwiająca jak zasady polskiej ortografii, przez co wkurwia ona mocniej niż hymn w wykonaniu sióstr godlewskich. Tryb alternatywny i tryb robota jest tak perfekcyjnie odwzorowany, jakby wyszedł prosto z ekranu, czy stefanowskie porno. Niestety za taką jakością i wyglądem idzie również cena, która sięga nawet do 300 zł za 11 cm plastikowego szczęścia. I odpuszczę sobie tutaj dowcipy o nocnej szafce mojej żony. Wiem, że znajdą się ludzie, którzy będą marudzić, że to za mała figurka za taką kasę. Ale to figurka kolekcjonerska, a nie dildos. Liczy się wygląd i wykonanie, a nie rozmiar. Gwarancją najwyższej jakości w tym przypadku jest duża konkurencja i marudni kolekcjonerzy, którzy będą się wszystkiego czepiać jak rozjechana żaba asfaltu. Lecz gdy tylko kupimy kilka tych figurek, wkręcimy się w tą kolekcję tak szybko, jak pierdołowaty kot w przednią oś suwa. Wada to brak insygniów frakcyjnych, które trzeba będzie się wyposażyć oddzielnie w trosce o prawa autorskie. Na szczęście są tak łatwe do zdobycia, jak wysypka na dupie dziecka po wizycie na plebanii. Z akcesoriów jest co gubić. Oprócz spluw i mieczy znaleźć będzie można pierdołki związane z kilkusekundowym fragmentem z jakiegoś epizodu, które i tak pogubimy w minutę po otwarciu pudełka. A wszystkie nie tylko w rozmiarach tyci tyci, to i w kolorach wykładziny, a wszystko to dla naszego komfortu szukania. Do nabycia na Wally Express i Showzy Store. I tak mi dopomóż wujcio Google. Czas start i udanego kolekcjonowania. Jeżeli wam się spodobało, zapodajcie mi komentarz, subika, wciśnijcie mi lajka. Dla was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie oraz paliwo na nowe filmiki.